dęby, bo wszyscy je doskonale znacie. A więc żył sobie w tej żyznej krainie król Michałek III, który był owdowiał w bardzo młodym wieku i miał córeczkę. Ale to też wiecie. Ów król ożenił się pory z Lizbą tak wredną, że słów mi brakuje, a miała się ona za wielką piękność. Nawiasem mówiąc, gębę miała straszną. Ale nikt z poddanych, ani innych w jej otoczeniu, nie miał odwagi głośno tego powiedzieć. Nikt nie chciał sprawić przykrości królowi Michałkowi, którego poddani kochali za hojność i dobre serce. Z mojego majestatu! Jak to nie pasuje? Gadaj mi tu szybko! Kto ośmiela się być piękniejszą? Bo cię rozbije w drobny mak! Dobra, dobra, spoko, po co te nerwy? Wszak wiadomo, złość piękna... Mam wyciągnąć młoteczek! Ale po co zaraz młoteczek? Pani, piękna niczym pokrzywa, wielce jesteś urodziwa, piękna jesteś szalenie. Widzicie? Jestem Miss World! Ale ja jeszcze nie skończyłam. Masz pani piękne oczy jak z baśni, policzki, rzęsy... Jednak zaistniała awaria mała, wysiadło zasilanie, bo uroda twa jest do bani, bo to piękniejsza od ciebie jest Śnieżka. Co? Ta dziewucha! Centrala, słucham. Poproszę z mafią. Łączę. Mafia, słucham. Potrzebuję kogoś do mokrej roboty. Śnieżkę, moją pasierbicę, trzeba porwać, wywieźć do lasu, a tam przez przypadek zgubić. Porwania mam w zakresie naszych usług, lecz pani musisz wiedzieć, zapłacić musisz z góry. I to najlepiej dolarami, inaczej nie cię zgubię. Thank you.
lata, od kiedy poszłam do gimnazjum w sumie. Grałam złą królową dzisiaj. Powiem szczerze, że no, w teatrze gramy już tak naprawdę od najmłodszych lat. W czasie podstawówki mieliśmy występy teatralne z naszą wychowawczynią, którą serdecznie pozdrawiam, bo jest bardzo kochaną kobietą. Grałam w tym przedstawieniu złą królową. Powiem szczerze, że czasami utożsamiam się z tą rolą, ale nie zawsze w życiu. Ja grałam w tym przedstawieniu akurat Śnieżkę. Czy utożsamiam się co do postaci? Z jednej strony tak, a z drugiej nie. To zależy od sytuacji i życia. Gramy w sumie tutaj prawie wszystkie, od najmłodszych lat. A scenariusz przerobiła nasza pani, która uczy nas teatrali? która jest z nami od czasów, kiedy weszliśmy do gimnazjum. I z nią przechodzimy tak na teatralia, do kurtyny przez 3 lata już. Pani Olga Łuczkowska. Mam był strażą pożarną. Jestem już około 8 lat w mojej drużynie pożarniczej. Zdałam kursy z pierwszej pomocy i staram się dążyć w ten temat. A teatralia też mi się podobają. Też jestem taką osobą, która zagra wszystkie role. Typu jak teraz grałam budkę telefoniczną. Było fajnie. I ja na przykład oprócz tego, wiem, jak koleżanka też, interesujemy się tańcem. Miałam bardzo dużo występów tanecznych. Oprócz tego jeszcze właśnie interesuję się fotografią i bardzo lubię fotografować przyrodę. Od czasu do czasu piszę wiersze, naprawdę czuję się w tym dobrze. Dlatego jakiekolwiek wystąpienia związane z sztuką, artystyczne, coś kreatywnego, to się czuję w tym jak ryba w wodzie. A moim zainteresowaniem jest taniec i też jak koleżanka uczęszczam do młodzieżowej drużyny pożarniczej, a teatralny to tak przypadkiem całkiem.